przedstawień instytucji i przedsiębiorstw, służb, inspekcji, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych. Witam poczty sztandarowe na czele z bojowym sztandarem Inspektoratu Armii Krajowej. Szczególnie gorąco witam wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, szczególnie gorąco przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Powiedzieć, że jak w soczewce było zgromadzone zło, a z drugiej strony widzimy Jezusa Chrystusa. Chrystusa, który zapowiada Kościół i to, że bramy piekielne i moce czeluści nie przemogą tego Kościoła. Zapytamy, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ufanego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, kładę rękę na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wierny Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży jej honoru i o wyzwolenie jej walczyć ze wszystkich sił aż do ofiary mego życia. A tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak, to wasza głęboka i żywa wiara w Boga, miłość do... W 50 roku otrzymaliśmy od ojca gryps. Gryps, którym podtrzymywał nas na duchu. Prosił o modlitwę w jego intencji. Zapewniał, że modli się za nas i wierzy, że Pan Bóg nas nie opuści. Dalej, zachowały się, drodzy bracia i siostry, w dużej części wzruszające grypsy też dowódcy pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Napisane grypsy z celi śmierci. Był on kiedyś inspektorem Inspektoratu Rzeszów, pod który należał obwód Dębica. Ostatnio przed aresztowaniem prezesem 4 Zarządu Głównego Wolność i Niezawisłość. I są te grypsy, są wielkim, wołającym świadectwem jego duchowej wielkości i głębokiej wiary. Posłuchajmy niektórych. Pisał: wierzę, że gdy mnie zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski, zabierze do swych niebieskich chówców, bym mógł dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jednych, a opuszczonego przez pozostałych narodu polskiego. W walce o niepodległość ojczyzny szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uhonorował medalem Pro Patria następujące osoby: pana Pawła Adamka, pana Jana Borka, pana Mateusza Cebulę, pana Piotra Pawła Chęćka, pana Tomasza Czaplę, pana Bronisława Ćwika, panią Ewę Mariannę Gołębiowską, pana Wojciecha Iwasieczko, pana Andrzeja Kwiatka, pana Andrzeja Lisa, pana Artura Lisa, pana Ryszarda Pajurę, panią Wiesławę Janinę Pawlus, pana Ryszarda Pękalę, pana Andrzeja Zygmunta Regułę, pana Mariusza Krzysztofa Szewczyka, pana Stanisława Świerka, pana Jana Marka Warzechę. Autora książki Gdzie Karpat, progi Antoniego Stanki. Krótki urywek. Z perspektywy wieku dojrzałego, mimo tragicznych przeżyć związanych z udziałem w AK, śmierci towarzyszy, ran, głodu,
oceniam ten okres swego życia jako szczególny sposób szczęśliwy. Był to bowiem jedyny okres mego życia, w którym nie miałam wątpliwości, że to, co robię, jest właśnie tym jedynym, co powinnam robić. I to bez względu na wynik. Wszystkie osoby, z którymi w minionych latach zetknęłam się, a które brały udział w walkach w tym okresie, w podobny sposób oceniają przeszłość. Świadczyłoby to niewątpliwie o niecodziennej atmosferze moralnej Armii Krajowej. Tezę pisała Irena Truskolaska-Radowska, pseudonim Rugia, łączniczka tego drugiego rejonu do Antoniego Stańki z Książki Karpat Progi. W tym... Salwy honorowe! Trzeba ładu! Salwą! Ładu! Salwą! Ładu! Salwą! Zabezpiecz brawy! Przez pierś! Izabela Jadłowska. Jakby wszyscy. Jak Robert się śmiał, ale...